Nagrywa się? Nagrywa się! Cześć wszystkim, to jest Tyna i witam Was chyba w najbardziej specyficznym i w najbardziej nieoczekiwanym filmie na moim kanale, bo jest to vlog bez cięć. Ogółem rzecz biorąc, ja uwielbiam montować filmy, taka jest moja pasja, lubię też filmy tworzyć i mam bardzo dużo takich mniejszych pasji, z których staram się dawać sobie możliwość samorozwoju. Przede wszystkim właśnie cięcia również dają mi tą możliwość, bo czasem siedzę nad nimi nawet kilka godzin, żeby zmontować dla Was film dobrze i abym była z tego po prostu zadowolona. Ale razem wśród tych kilku godzin tak naprawdę oprócz tracenia 1/3 mojego filmu, ponieważ ją po prostu zawsze ucinam, tracę też cząstkę siebie. Mam tutaj na myśli, że robiąc cięcia, ucinając moje wypowiedzi, nie zawsze słyszycie w momenty, w których się zawaham, nie zawsze słyszycie wszystko, co mam Wam do powiedzenia, bo czasem się przejęzyczę i kiedy się przejęzyczę, muszę to po prostu usunąć, no bo co, no, nie nagram znowu. Niestety taka jest prawda brutalna. Więc czasem niektóre rzeczy kasuję, czasem niektóre rzeczy, które nie wyszły tak dobrze, jak chciałam, żeby wyszły, również muszę usunąć. I z tego też powodu taki vlog bez cięć będzie masą zapętleń, masą powtarzanych słów, na pewno będzie miał masę błędów, bo no hello, raz powiedziane już się, że tak powiem, nie odstanie i od razu mówię, że jedyną rzeczą, jaką chciałabym w tym właśnie vlogu zrobić, jest dodanie napisów takich jak właśnie ten, tak? I oprócz dodania napisów dodam jeszcze podkład muzyczny i oprócz tego nie będę się tego totalnie w żadnym stopniu ruszać i obiecuję Wam to, naprawdę, możecie mi zaufać. Przede wszystkim chciałam z Wami dzisiaj porozmawiać o autentyczności, ponieważ jest to temat, na który ostatnio dużo czasu poświęcam. Mam na myśli, że czytając książki, na przykład ostatnio zakochałam się w świecie Zofii, to jest coś cudownego o filozofii, bardziej zachowuję się, oprócz takich pytań typowo egzystencjalnych, kim jestem, po co jestem, czemu jestem, dlaczego, oprócz takich pytań mam też pytania takie bardziej stosunkowo do mnie, czy ja jestem prawdziwa na nagraniach, skoro ucinam 1/3 moich wypowiedzi, jaka jestem naprawdę, bo mówię Wam, ja jestem osobą, która kocha nagrywać, naprawdę taka pasja, wybaczcie, i często stawanie przed kamerą i samo pojęcie i sama świadomość tego, że stoję w tej chwili przed kamerą albo telefonem, w zależności tego, czym nagrywam, już daje mi taki uśmiech na mojej twarzy i to mnie tak nakręca pozytywną energią, którą mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam przekazuję. Nie wiem, czy to prawda, ale ogółem rzecz biorąc, chodzi w tym o to, że nie zawsze jestem taka w prawdziwym życiu. W prawdziwym życiu nie jestem przed kamerą, nie spełniam swoich marzeń, swoich pasji o booktubie, więc jestem taka jak Wy, jestem normalna, jestem osobą, która mimo wszystko oczywiście próbuje się rozwijać, wszystkie rzeczy, o których Wam mówię, są w 100% prawdziwe, kocham książki, kocham czytać, kocham jesień, chociaż wolę zimę i oczywiście rolki figurowe, też to uwielbiam, ale mimo wszystko chciałam Wam tylko uświadomić, że myślę, że w tej chwili poznamy się trochę lepiej właśnie bez ucinania 1/3 moich wypowiedzi i to chcę osiągnąć z tym vlogiem bez cięć. Mam nadzieję, że taki Wam się spodoba i dajcie swoją drogą znać w komentarzu, bo to jest coś innego, coś niezwykłego. Oprócz tego, a propos autentyczności, chciałam Wam opowiedzieć jeszcze o tym, że właśnie długo zastanawiałam się, czy z targów książki w Krakowie, które będą zresztą za kilka dni już, o mój Boże, nie mogę się doczekać totalnie, czy właśnie z tych targów książki nie zrobić dla Was vloga, bo na vlogu też się jest bardziej naturalnym, na vlogu mówi się wszystko, co się myśli, mam na myśli, że na vlogu jest się bardziej codziennym, bardziej podobnym do Was, bardziej normalnym. Nie wiem, czy mnie do końca zrozumiecie. Po prostu autentyczność na vlogach jest o wiele bardziej prawdziwa, bo trudno jest cały czas. Po prostu nie czuję się, ja chyba nie czuję we vlogach tego, że jestem przed kamerą, nie jestem wiecznie uśmiechnięta, jestem normalna, taka jaka jestem po prostu na co dzień. I o mój Boże, ile powtórzeń, już bym to wycięła. Tak, ogółem rzecz biorąc, zastanawiałam się właśnie nad vlogiem albo na travel diary, czyli czymś, co kocham robić i uwielbiam. I w sumie jeszcze nie rozkminiłam tego do końca, ale pewnie skończę na vlogu, bo uwielbiam próbować nowych rzeczy. I mam nadzieję, że tym razem taki vlog uda mi się w miarę możliwości. Oprócz tego chciałam Wam jeszcze powiedzieć, a propos pasji i a propos tego, kim jestem i po co jestem, bo takie rozkminy filozoficzne ostatnio dosyć mocno pojawiają się i przewijają się przez mój umysł, że nie doszłam do zupełnie niczego.
To jest przerażające, bo im więcej czytam, im więcej się uczę na temat filozofii, przeczytałam ostatnio kilka książek właśnie typu Świat Zofii, chociaż jeszcze jestem w połowie, ale to dlatego, że tą książkę, to jest jedna z tych książek, które ja po prostu muszę przemyśleć po każdym rozdziale. Zastanawiam się sama nad pytaniami, które postawiła sobie tytułowa Zofia, zastanawiam się nad rzeczami z tym związanymi, dlatego ta książka zajmuje mi naprawdę dużo czasu, ale to nie jest czas, że tak powiem, stracony, bo ja mimo wszystko wykorzystuję go w jakiś w miarę mądry sposób, tak przynajmniej mam takie wrażenie. I ogółem rzecz biorąc, wracając do tego, wśród tych całych myśli filozoficznych nie doszłam do niczego i im więcej czytam takich książek jak Świat Zofii, tym bardziej wiem, że nie wiem zupełnie nic i to mnie coraz bardziej przeraża. Oprócz tego właśnie Świat Zofii sprawił, że postanowiłam nagrać ten odcinek. O autentyczności trudno jest się wypowiedzieć w taki spójny sposób, ale ostatnio dosyć mocnym przykładem dla mnie jest Krzysztof Gonciarz, bo po pierwsze jego filmy są tak cudownie zrobione, mam na myśli daily vlogi, i tak wspaniale zmontowane, że po prostu, uwielbiam. Ale oprócz tego chciałam Wam tylko porównać Zapytaj Beczkę oraz oczywiście same jego vlogi. Czasem mam wrażenie, że to są dwie inne osoby. Nie, to są ci sami ludzie i to jest trudne do ogarnięcia. I ogółem rzecz biorąc, uwielbiam i kocham podróże i vlogi Krzysztofa Gonciarza. One są cudowne. Dobra, teraz przynajmniej usiądę sobie tutaj na tym biurku. I w ogóle przepraszam Was, że tutaj mam napis Halloween, ale chciałam do Was na początku nagrać odcinek o Halloween, bo już niedługo, że tak powiem, ale potem stwierdziłam, że jednak w sumie nie, bo o wiele lepiej jest pogadać z Wami w taki normalny sposób. Wiecie, co mam na myśli, mam nadzieję. I w sumie będę zaraz kończyć ten odcinek. On będzie trwał niecałe 7 minut, tak przynajmniej mi się wydaje. Chociaż nie, 7 minut to jest akurat teraz. Ogółem rzecz biorąc, sama nie wiem, co mogę więcej Wam powiedzieć. To jest coś totalnie bez planu. Właściwie zastanawiałam się oczywiście i zrobiłam sobie taki w miarę plan tego, co chciałabym Wam powiedzieć, o czym chciałabym Wam opowiedzieć, jakie tematy Wam przybliżyć, ale jest to coś bez scenariusza i to jest dla mnie też w sumie niezwykle stresujące. Oprócz tego jestem najbardziej chyba autentyczna na live'ach, dlatego zapraszam Was na mojego Instagrama, na którym live'y tego typu robię, na którym odpowiadam na Wasze pytanka i na którym jest totalnie cudownie, bo kocham robić fotografie, uwielbiam to, naprawdę. I więc po prostu zapraszam Was zupełnie szczerze, to nie jest, że nie chcę dobić do jakiejś ilości widzów, nie jestem tego typu osobą, po prostu chcę mieć z Wami kontakt, jestem osobą mega kontaktową, kocham poznawać nowych ludzi i z tego też powodu chciałabym, aby między nami zawiązała się jakakolwiek więź, właśnie między nami książkoholikami i mówię Wam to wyjątkowo często, a wszystko dlatego, że taka po prostu jestem. I ogółem rzecz biorąc, mam nadzieję, że właśnie na daily vlogach oraz na targach książki w Krakowie poznamy się trochę lepiej. Może nawet na samych live'ach, też mam taką nadzieję jak najbardziej. I to chyba byłoby właściwie na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam jak najbardziej za obejrzenie. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie miał taki główny i jako taki sens. Sama nie wiem, co z tego wyjdzie. Prawdopodobnie będzie tak, że właśnie kiedy będę oglądać moje dzieło na koniec, po prostu załamię się zupełnie tym, co stworzyłam. I widzicie, to właśnie już bym wycięła. Ogółem rzecz biorąc, wiedziałam, ustawiając to przed filmem, że coś mi się tutaj stanie. No i widzicie, to się właśnie dzieje na rzeczach bez cięć. To jest mój pingwin, który ma na imię Żyraf. I no po prostu wiedziałam, że coś mi nie wyjdzie. Dobra, tego nie wytniemy, jak widzicie. Na filmach czasem zdarzają się naprawdę dziwne rzeczy, jak na przykład kiedyś uderzyłam ręką o tą lampę i naprawdę to się zdarzyło, że zrobiłam tak, uśmiechając się, opowiadając Wam o książce. Wtedy to była książka chyba Milion Cudownych Listów, ale po prostu tak zrobiłam, że uderzyłam o tę lampę i ona mi się zaczęła tam tak bardzo ruszać. W ogóle bałam się, że spadnie. Tak więc widzicie, dziwne rzeczy na vlogach też się zdarzają. Przepraszam, że tu jest napis Halloween, ale właśnie miałam w zamyśle nagrywać najpierw odcinek o Halloween, a potem dopiero ten vlog bez cięć, ale no nie mogłam się powstrzymać. Przepraszam. Dobra, i ta lampa mi się teraz rusza, to mnie stresuje. Tak więc ogółem rzecz biorąc,
Dziękuję Wam jak najbardziej za oglądanie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Zapraszam Was na Snapa, na Instagrama oraz do subskrybowania mojego kanału. Jak zawsze, mam nadzieję, że vloga bez cięć kiedyś powtórzę, bo powiem Wam szczerze, że naprawdę świetnie się przy nim bawiłam. Czuję się wolna, autentyczna, prawdziwa, bez udawania, bez ucinania połowy moich wypowiedzi. Jestem przeszczęśliwa z tego powodu, tak więc dziękuję Wam za oglądanie i co ja mogę więcej powiedzieć? Do następnego, pa!